Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Was serdecznie. Z mroźnego Szczecina. O poranku. I zapraszamy na najlepszą, podobno w mieście, przynajmniej jedną z trzech najlepiej ocenianych śniadaniarni, jeżeli tak można powiedzieć, bo tu też lunchówka jest w Szczecinie. Zapraszamy Was nad piekarnię. Nad piekarnią. No. Zapraszamy nad piekarnią. Tak. No i zapraszamy do środka. Prosimy na samo otwarcie może jakiegoś kwiata, szampana, coś. Która jest godzina? No, za 6, za 4. No to za 4 minuty otwierają, a my się już wbijemy tam. Tak, także czekamy. No, takich porcji to się nie spodziewaliśmy. Chwali się swoją piramidą. Tak, słuchajcie, to jest jeden mały croissant. Pani będzie, że spokojnie to zjemy. Proszę. Ja cię trochę przybliżę, no. Tak? Macie to? To jest beszamel na mieszku? Holenderski. Holender. Sos holenderski, to jest wszystko na croissancie. Do tego mam awokado, do tego mam jajko poszetowane, do tego mam łososia. Ale powiedz, co masz w ogóle? No mówię, croissant. A, bo to się tak nazywa. No. Jajko, koszulce z łososiem i awokado z sosem holenderskim, dokładnie to się nazywa. No to jest w karcie, ja mówię tylko, żeby wiedzieli, co wziąć. A ja mam za to takie o. Ja mam awokado toast. Jajko w koszulce z guacamole. I można powiedzieć, że awokado toast. Przypieczone, widzę. Chałka domowego wypieku. Przypieczona. W ogóle tutaj pieczywo całe jest robione przez nich. Jeszcze jest też sałatka do tego. Zobaczmy, jak tam awokado. Dla tych, co lubią, to jeszcze można wziąć taką fajną chałeczkę. To się nazywa szarpanka. Z szarpaną wieprzowiną i do tego macie guacamole i jajko poszetowane. To jest jedna kromka. Widzicie to, co ja Wam pokazałam, to co Pawełek ma, to jest jedna kromka chałki. Taka, drobiutka, ale słodka ta chałka? Jajko jest właśnie, Pawełek powiedział, że takie, wiecie, jak ktoś lubi bardziej rozlane, to będzie troszeczkę niezadowolony. Jest takie, no już mocno ścięte, można powiedzieć, ale żółtko ciągle jest półpłynne. Mhm. Ja gdzieś też mam żółtko, więc będę patrzeć, jak już się dostanę. No nie, moje jest w ogóle. A to jest już na twardo praktycznie. No, moje jest całkiem, widzicie, całkiem zrobione. A ja mam bardzo strasznie słodka chałka. Bardziej mi smakuje jak ciasto drożdżowe takie, jak babcia piekła. Wiecie, czy to pasuje do tego, co jest na górze? Nie kłóci się to z tym? Awokado jest na kwaśno trochę zrobione. Mówiła Pani, że to jest kwaśne. Może być. Ja jednak wolałbyś inne pieczywo. Jakiś normalny chleb, nie taki słodkawy. Nie? A sałatkę próbowałeś? Do odmiany coś innego. To jest jakiś, widzę, winegret. Też na słodko. Więc ogólnie jest to słodkie danie. Awokado słone, do tego, przepraszam, łosoś słony. Do tego awokado, przynajmniej mięcie dobre. Fajnie się komponuje. No jedyne, co mi przeszkadza, to wolałabym, żeby to jajko było bardziej płynne. A tak to bardzo poprawne to jest. Poza kawą, herbatą macie takie napary. Możecie sobie wziąć imbirowy albo żurawinowy. Jeszcze trzeci jakiś jest, trzy są. A, nawet nie wziąłem. O, moje drugie jajko jest też całkowicie ścięte. Tylko jedno się było. Tylko się otwarła, słuchajcie, restauracja i właściwie nie ma już gdzie siedzieć. Wszystko jest zajęte. Także na brak gości na pewno nie narzekają. Ale rzeczywiście jajka ktoś albo dzisiaj wyjątkowo, albo po prostu ktoś nie umie robić jajek w koszulkach. Każdy z nas ma jajko trochę przygotowane. Na trzy śniadania wszystkie jajka są przygotowane. A to już w ogóle jest na twardo. Mam twardo, tak jak ty. Widzicie? Całe jajko ugotowane tak jakby było. Jedno było dobrze zrobione, drugie nie. Ale być może dlatego, że to co dobrze było zrobione, to było zdecydowanie większe. A to takie jakieś malutkie było. Jajka są od szczęśliwych kurek. Tak. Bardzo dobre. Czuć, że takie szczęśliwe te jajka są. Jak czujesz? No. Między 24 a 40 zł. No cóż, moi drodzy, zjedliśmy. Czyś może tu? Najedliśmy się bardzo. Tak, słuchajcie, byliśmy 40 minut. Jeśli chodzi o całość. Razem czyli z zakupem pieczywa do domu. Tak, mamy bułki, kupiliśmy. Bułki, bo tutaj
są inne. Dzisiaj były na przykład szpinakowe z suszonymi pomidorami i oliwkami oraz zwykłe, tradycyjne bułeczki. No i super, że można sobie przy śniadaniu w niedzielę, kiedy sklepy są zamknięte, kupić świeże pieczywo. Tak, więc a jeszcze wracam do tego, że już jesteśmy po jedzeniu po 40 minutach. A, przepraszam. Bo przypominam sobie, że w Krakowie w jakiejś knajpie, już nie pamiętam w jakiej, ale teraz macie przybitki z tego. Arabskiej, no. Jeszcze tylko powiem, że tak. Wszyscy weszliśmy do restauracji w tym samym czasie. Bo otworzyli i wszystkich po kolei sadzali i od wszystkich po kolei przyjmowali zamówienia. Jeden stolik tam czteroosobowy, już zdążyli zjeść i wyjść, zapłacić. Tam obok też już dawno zjedli. A brali podwójne śniadanie, brali dwa razy śniadanie. Dwa razy brali, tak. Dostali dwa razy. Tam ten stolik też już się zmieniła osoba. Tamten stolik też już dawno zjedzony, a myśmy dopiero dostali. Jak chcecie tu przyjść, to zarezerwujcie sobie godzinkę czasu na czekanie. Albo najpierw zamówcie, a potem wyjdźcie sobie, wróćcie za godzinkę. Akurat będzie. Śniadaniarni na Kazimierzu. To czekaliśmy 60 minut, żeby dostać w ogóle coś. I dopiero i jeszcze potem dostałam zakalcowate placki, mimo że czekałam godzinę. No tak, i to nie by była taka super ekstra śniadaniarnia. No, tak, niestety. A tutaj, moi drodzy? No tutaj co? Można się trochę przyczepić do niedosmaczonych elementów. Tak, no ja jestem, wiecie, specjalistą, jeśli chodzi o awokado toasty. I o guacamole w ogóle. I o guacamole, no. Bo zawsze biorę. Tak. Awokado toast, dużo awokado. Jedna mała kromeczka, czyli nie jest najgorzej, można zjeść spokojnie. Czy już mogę? Tak, to nie taka mała. Patrzcie, jak ładnie wygląda. Co masz, Pawełku? Ja mam... Opowiadaj. Bekon. Awokado toast. I do bekonu jest dodatek awokado toast. A, to jest dodatek do bekonu. Marynowana dynia chyba jest, cebulka piklowana, feta. Miała być kolendra. No jest tutaj oto. To chyba nie jest kolendra. To są kiełki kolendry. Tak? No dobrze, tak nie? Tak, to jest chleb chłopski, zdaje się, wiejski było napisane. Do tego mam awokado, pastę z awokado. Mam 24-miesięczną szynkę dojrzewającą. I do tego jeszcze jest burrata i trochę zielska na wierzchu położone. To jest odwieczny problem, jak na ciepłą bułkę zgrillowaną położą tonę zimnego awokado, to potem to wszystko jest zimne. No. Awokado toast jak zwykle, ale zupełnie inny niż do tej pory. Dzisiaj mam, o, to rzeczywiście jest przekrojony na pół. Awokado toast z jajeczkiem. Z olbrzymimi plastrami chili, którego chyba nie będę jednak jadł. I zobaczmy, jak smakuje. Ale awokado masz bardzo dużo. I pierwszy raz widzimy awokado w tej paście, że są kawałki awokado. Bo zwykle było zmielone. Bardzo dobre. Ale z cebulką piklowaną. Domowy chleb. To też robi swoje. Ja bym to jeszcze trochę doprawił, to guacamole, bo było wprawdzie tak jak było napisane, czyli było awokado z cebulką i limonką. No i tak było. No, dokładnie było to, co było napisane. Ale żadnej soli, nic. No, tam. Troszkę soli by się przydało, troszkę jakiegoś chili może do tego i byłoby lepsze. Mhm. Jeśli chodzi o tą szarpankę, no to tam też była ta sama pasta i tam to miało sens, bo ta szarpanka była na ostro zrobiona. Tak, w ogóle więc, bardzo mocno przyprawiona. Tak, więc nie musiało być. Natomiast w moim no był bardzo delikatny, może był też taki zamiar, żeby to było takie delikatne jajeczko dla kogoś, kto nie lubi w ogóle nic ostrego, no to rzeczywiście byłoby. No, u mnie jedyne co, no to łosoś był taki, coś nie wiem, tak jakby źle przechowywany, bo bardzo lodówką walił, tak czuć było, że dopiero to z lodówki wyciągnięty. Natomiast no jedyny zarzut jeszcze oprócz tego to te jajka, które do końca były za bardzo zrobione. Ja no tak, wolę no. Jajka, które są trochę bardziej maziowane. Tak, ale to znowu jest kwestia tego, kto co lubi, bo niektórzy wolą takie jajka, bo nie lubią nic surowiznego. No tak, no oczywiście. A no my lubimy jednak bardziej takie, które się rozlewają. No, one wtedy taki fajny sosik też robią do potrawy, więc to jest lepsze. Tak.
Ceny jak wszędzie, czyli między 24 a 40 zł każde śniadanie kosztuje, w zależności od tego, co weźmiecie. Bardzo fajne miejsce, fajne wnętrza, takie idealne na śniadanie, bardzo eleganckie, świetne wyroby też, jeżeli chodzi o cukiernictwo. Nie próbowaliśmy, ale wyglądają bardzo instagramowo. Tak, te wszystkie, no. Te ciasteczka, które tam były. Te croissanty na różne sposoby. No, także... Tak, i niewątpliwie jakbym miał przyjść jeszcze raz, to chętnie bym jeszcze raz przyszedł ja i wziął coś innego. Ja bym też przyszła, bo było bardzo dużo w ogóle oferta śniadań. Tych śniadań było bardzo dużo, naprawdę, tam jest co wybierać. Tak, i jak chcecie przyjść, to no, czasami trzeba stać w kolejce, bo jak myśmy przyszli, to po 5 minutach już był full. No, także... Dobrze, że byliśmy pierwsi. Dobrze przyjść do otwarcia. Co prawda wstęgi nie przycinaliśmy i szampana nie piliśmy, no ale stolik był przynajmniej. Zapraszamy Was, bo jeżeli to ma być jedna z trzech najlepszych śniadaniarni w Szczecinie, to zgadzam się, że było bardzo poprawnie i być może rzeczywiście tak jest. A jak będziemy tu jeszcze kiedyś, to może sprawdzimy kolejne. O tak, tak, tak. Więc zapraszamy Was serdecznie nad piekarnią, śniadaniarnia. Bardzo duży wybór na słono, na słodko, co kto lubi. No nic, dziękujemy Wam serdecznie. Dzięki, słuchajcie, do usłyszenia i pamiętajcie o subskrypcjach i komentarzach i polecajcie nasz kanał komu się da. Pa, do zobaczenia.